Kenia to kraj położony we wschodniej części Afryki po obu stronach równika. Jej południowo-wschodnią granicę stanowi ponad 500-kilometrowy odcinek wybrzeża Oceanu Indyjskiego z licznymi lagunami, wyspami i zatokami. We wschodniej części kraju dominują niziny porośnięte sawanną. Na zachodzie przeważają wyżyny i góry. Z północy na południe przecina je wielki rów wschodni. W granicach kraju są położone fragmenty dwóch wielkich jezior: jeziora Wiktorii i jeziora Turkana. W gospodarce Kenii coraz większą rolę odgrywa turystyka. Do walorów przyrodniczych Kenii należą dzika przyroda. W Kenii znajduje się ponad 50 parków narodowych i rezerwatów przyrody. Kenijskie góry zapewniają zapierające dech w piersiach widoki i mnóstwo tras wspinaczkowych. Ciepłe wody Oceanu Indyjskiego, szerokie i piaszczyste plaże oraz przybrzeżne rafy koralowe przyciągają miłośników plaż i nurkowania. Kenia to także kraj o dużym bogactwie kulturowym. Zamieszkuje tu około 30 grup etnicznych o zróżnicowanych zwyczajach i tradycjach. W kraju znajdują się też cenne zabytki kultury materialnej, w tym obiekty umieszczone na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Miasto Lamu, Święte Gayekaya plemion Mijikenda oraz Fort Jesus w Mombasie. Do barier hamujących rozwój turystyki w Afryce zaliczamy słaby rozwój gospodarczy, niski poziom edukacji, słabo rozwiniętą infrastrukturę turystyczną, konflikty zbrojne, terroryzm, oraz wysoką przestępczość.